Jezus, 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 ja wzywam Twojego potężnego imienia na tym miejscu. Jezus, Król Królów, Pan Panów. To jest jedyne imię, to jest jedyny Król, który może uratować każdego człowieka. Nie ma innego imienia, nie ma nikogo innego. Nie ma innego Zbawiciela, nie ma żaden człowiek tu na ziemi innego przyjaciela niż Jezus Chrystus. Przyjaciele, cały świat jest dokładnie taki, jak teraz go tu widzimy. Jest manifestacja, taka czy inna, jest kontrmanifestacja. Przyjaciele, ale to wszystko jest na nic, bo to jest taki kołowrotek. Zawsze będzie jakaś manifestacja, zawsze będzie jakiś kocioł. Będą lepsze czasy, gorsze czasy. Będą wojny, będą zawirowania. Ale ja chcę wam powiedzieć, że ja w tym momencie jestem poza tymi zawirowaniami, dlatego że ja osobiście poznałam żywego Jezusa Chrystusa i świadczę wam o tym, że każdy człowiek tu na miejscu, który wezwie imienia Pańskiego, który wezwie imienia Jezusa Chrystusa, będzie ocalony, będzie zbawiony. Jezus to nie jest Boża, to jest Król Królów i Pan Panów. Są tutaj całe rzesze ludzi z hasłami i te hasła mówią Bóg, honor, ojczyzna. Więc ja teraz mam dla was wyzwanie. Ewangelia jest prosta. Jeżeli masz na sercu Boga, jeżeli jesteś nakierowany na Boga, jeżeli realnie wierzysz w ten sztandar, który mówi Bóg, honor, ojczyzna, to teraz posłuchaj. Proste słowa Ewangelii mówią, że kto uwierzy w sercu swoim, że Jezus stał z martwych w ciele. Wiara rodzi się w twoim sercu. I kto go wyzna swoim Panem, kto wezwie imienia Jezusa Chrystusa, żywego Boga, Boga, który wstał z martwych. Nie Boga na obrazku, nie Bozi na krzyżu. Boga, który wstał z martwych, kto wezwie jego imienia, ten będzie zbawiony. Przyjaciele, jeżeli mówicie, że Bóg jest dla was ważny, to powiedzcie teraz proste słowa wyznania. Powiedzcie: Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Panie Jezu, oddaję Ci swoje życie. Panie Jezu, ja wierzę, że Ty jesteś żywy, że Ty stałeś martwy w ciele, że Ty jesteś realny. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca, ja Ci oddaję całe moje życie. Jezus Chrystus jest realny, prawdziwy, to nie jest żadna laleczka na krzyżu. Przyjacielu, wezwij imienia Jezusa Chrystusa. Powiedz te proste słowa. Powiedz do Jezusa. Powiedz, że w Niego wierzysz. Powiedz, że On stał z martwych, że wierzysz. Powiedz te słowa. Jezus, mocny przyjacielu, powiedz, że poddajesz się pod swoje życie, pod Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, Ewangelia mówi, kto uwierzy w sercu swoim i powie i wyzna Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, ten będzie ocalony. Jeżeli te słowa Bóg, honor, ojczyzna są dla ciebie czymś ważnym, to wezwij imienia Jezusa Chrystusa nad swoim życiem. A każdy, kto wezwie imienia Jezusa, będzie ocalony.